Środa 27 sierpnia, 6:09 czasu środkowoeuropejskiego. To są komentarze giełdowe BossaFix. Zapraszam serdecznie do wysłania krótkiej analizy technicznej. Kurs Futures S&P 500 znajduje się w rejonie 1998 punktów, a po ostatnim odbiciu się od poziomu H4 Camarilla, który był zlokalizowany w rejonie 2001 punktów, czyli znad bariery 2000 punktów, mniej więcej okrągłej psychologicznej, nastąpiło cofnięcie, odbicie właśnie od H4 Camarilla. Na dzień dzisiejszy poziom H4 Camarilla został przeniesiony na 2004 punkty, nieco wyżej, ze względu na to, że wcześniej mieliśmy wzrost. Model gapiego podtrzymuje sygnał kupna ponad średnią EMA200, która jest ponad średnią EMA1000 w układzie H1. Jest to prowzrostowy układ rynku byka, ale pamiętajmy, że w nim możliwy jest tak zwany pullback do 1982 punkty jako takiego mocnego liniowego dołka wsparcia, ale zarówno wybicie ponad 2004 punkty jak najbardziej także jest opcją. Zerknijmy teraz na Dow Jonesa, a czy tam sytuacja wygląda analogicznie? Tak, jak najbardziej, przy czym H4 Camarilla przetestowane we wcześniejszym dniu to 17120 punktów, lekkie cofnięcie się do zakresu czarnej wstęgi modelu gapiego, która jest poniżej żółtej, jest to sygnał kupna ponad EMA200, również model wzrostowy, a silne, wytrawne wsparcie to 16966. A EMA200 unosi się w górę ponad EMA1000, układ H1 daje model rynku byka, natomiast cofnięcie się do poziomów poniżej 17 tysięcy punktów jest jak najbardziej możliwe. Nawet możliwe są niższe zniżki, natomiast nie w tym układzie cenowym, gdyż impet jest wzrostowy. A zerknijmy teraz na DAX-a, który zakończył wczorajszy handel w rejonie 9572, minimalnie ponad EMA1000, która po wcześniejszym opadaniu zaczęła przyjmować takie neutralne dynamiki, porusza się w bok, a EMA200 ładnie zmierza w jej stronę od dołu. Model gapiego podtrzymuje sygnał kupna, silne wsparcie na DAX-ie, do którego jest możliwy ruch, to 9300 punktów, 9299, ale to dopiero jeśli kurs zanegowałby sygnał kupna modelu gapiego, a także wybił się poniżej sesyjnych H3 L3 Camarilla. Zerknijmy w tym kontekście na futures dla WIG20, czyli FPL20 w BossaFix. Zakończyliśmy wczorajsze notowanie na tym instrumencie w rejonie 2431 po wcześniejszym wybiciu ponad H5 Camarilla. Jeszcze wcześniejszy dzień, czyli poniedziałek, przyniósł nam płaskie notowania i w związku z tym H5 Camarilla było bardzo blisko, było bardzo łatwo pokonać ten poziom, zanotować nowy lokalny szczyt. Zatem prowadzona taka zwyżka na niskiej zmienności jak najbardziej nie zaskoczyła inwestorów, ale dała nowy rekord. Nowy rekord i nowe maksimum mniej więcej tuż w rejonie oporu 2434, skąd nastąpiło lekkie cofnięcie i jak najbardziej zachowany sygnał kupna pozwala na przebicie tego rekordu. Zastrzeżeniem musi być przełamanie 2393. Przełamanie tej bariery to ruch w stronę EMA200, która unosi się w górę, więc tam impet mógłby zostać odbudowany. Dziękuję za uwagę. Mówił dla Państwa Michał Pietrzyca.